O, jak to zwykle ja, wideo zaczęte, a ja dopiero kręcę mikrofonem. Przepraszam za hałasy. Dzisiaj króciutko Satysfabryka, czyli Satysfactory, ponieważ coś nam się tam zupdate'owało, doszukiwałem się, cóż to takiego. Jak widać na załączonych choinkach, nie, bo mnie wes się, nadal trwają święta. Oczywiście, jak już pokazywałem, święta można wyłączyć. Przestają wtedy spadać prezenty z nieba, ale generalnie niewiele to zmienia, to wyłączenie. No, nie ma tych śmiesznych czapeczek, nie ma girland na lampach. No i pojawił się jakiś update, jakaś nowa wersja i czytam, co w niej można zrobić. Między innymi można zutylizować przedmioty związane z... O, czyżbym wszystko wyjął? Ze świątecznym eventem. Nie, komputer sobie zostawię. Weźmiemy tylko te wszystkie rzeczy, których nie będę robił. Przy następnym wideo już wyłączę zupełnie Christmas Event. Nie jestem jakiś bardzo świętujący, więc myślę, że... No zobaczmy, czy to prawda, czy nasza niszczarka Awesome przyjmie wszystkie te bombki. No i co, jak wiele za nie dostaniemy? Musiałbym zobaczyć, jaki jest stan punktów. 804 brakuje, więc to powinno być tylko pyk i jest, ok. No cóż, to wrzucamy. Słyszę, że maszyna zaczyna pracować. Pożarła wszystko. Nie dała nam prawie nic za to. No dobra, lepsze prawie nic niż zupełne nic. Można i tak. No cóż, spróbujmy. Może to się da rozebrać. No, da się rozebrać. Natychmiastowy demontaż. Nie, demontaż. Okej. Okay. Żebym nie rozebrał czegoś, czego nie chcę rozbierać. Tutaj mam specjalne linie technologiczne związane z bombkami. Zastanawiam się, czy czasem ich nie zutylizować. Dobra, to wszystko zabieramy. To zabieramy. Co na taśmociągu jeszcze niech się zrobi, bo czasem jak już prawie wejdzie do maszyny, to trudno jest uzyskać. No tu już mi wiele nie brakowało. A gdzie są moje... Aha, tu jest pusto. Aha, czyli... A ty co robisz? Aha, bombki. Okej. Przestajesz robić bombki. Właściwie to mógłbym cię rozebrać już na tym etapie, ale no niech sobie jeszcze będzie taka linia technologiczna na wypadek produkcji zajączków. Dobra, oddawaj wszystkie te bombki. Okej, pozbieramy wszystko. Jeszcze 9 niebieskich bombek. A rozumiem, że ktoś tu nie chciał tłumaczyć, że bombka, bo mogłoby się kojarzyć z bombą, ale... właściwie to mógłbym to też zabrać, ale za przetworzone pewnie jest więcej punktów. Chociaż no zobaczymy, ile. Miałem nadzieję na to, że sam się wyłączę ewentualnie event, jak już miną święta.
No, najwyraźniej jednak chyba nie. Dobra, ostatni prezent. Pyk i wyłączamy się. Zabieramy, co się wyprodukowało. No i idziemy mielić w niszczarce osum. Ui. Ciekawe, czy coś się zmieniło w kwestii mojego sarkofagu. Niestety nie. Dziwna postać nadal tu jest. A po co zaglądałem? Byłbym przekonany, że nie ma i byłoby ok. No dobra, trudno. Bombki, bombki, prezenty, prezenty, bombki. Wszystko idzie na przemiał. Czuję się troszeczkę jak Grinch. Ale nie daje to jakoś tam specjalnie wielkich ilości punktów. To tylko, żeby nie musieć tego niszczyć, bo można wrzucić tu do kosza i zniknie, ale... No, chcieli być fair wobec... Dobra, mam tu jeszcze gałązki. Co tu jeszcze mam? Śnieg. Też pewnie wiele nie daje. O, cieniutko, cieniutko. Albo, no, nie no, w sumie to nie. W sumie jednak cieniutko. No. Ilość punktów za przedmiot się nie zmienia z czasem. Im więcej punktów mamy, znaczy kolejne kupony są coraz droższe, ale nie na zasadzie, że punktów mniej dają, tylko że większa jest liczba punktów do następnego kuponu. Mam nadzieję, że to w miarę się jasno wyrażam. Dobra, zobaczmy, ile tu jeszcze. No, trochę tego jest. No, może z dwa punkty będą, aczkolwiek wątpię. 85 tysięcy. Prawdziwe punkty mamy na przykład za paliwo. Dam paliwo, wszystkie najnowsze rzeczy jadą pierwsze. Ok. Dobra, jadą punkty za paliwo. Zobaczmy, co się dzieje. No, tak jakby po 2000 punktów, a nawet więcej. czyli no bombki są naprawdę śmiesznie tanie, także nie ma w ogóle o czym mówić. 63 na minutę, 416 tysięcy na minutę. No, tak, taki był skok, kiedy wrzuciliśmy paliwo. Paliwa mamy sporo, także gdybym chciał tak naprawdę coś kupić za punkty, to chyba bym mógł, aczkolwiek... Nie wiem, czy ja chcę mieć coś za punkty. To, co chciałem, to w zasadzie już kupiłem. Pojazdy, mógłby jakiś śmieszniejszy pojazd być, jakiś większy wózek, na przykład wózek widłowy albo coś w tym rodzaju. Fundamenty. No fakt, że te wiszące w powietrzu fabryki wyglądają dość głupio. Być może kupię sobie coś takiego, filary fundamentowe. W zasadzie chyba nawet mam już na to wystarczającą ilość punktów. No nic, no nic. Zbliżamy się powoli też do końca windy. Muszę sprawdzić, jak tam się sprawy mają, bo tak dawno nie zaglądałem. Ten dzisiejszy update jakoś tak sprawił, że ruszyłem patrzeć, co się dzieje, ale już w zasadzie nie pamiętam. Wiem, że już wiele nie brakowało. Ok. 38 brakuje tych inteligentnych, nie, adaptacyjnych jednostek kontrolnych, które się w tej chwili nie produkują, dlatego że... Nie, no produkują się najszybciej jak mogą. Okej.
Czyli już niedługo wysyłamy. Wysyłamy windę. Przedostatnią chyba, albo ostatnią. Przedostatnią najprawdopodobniej. No cóż, czyli w tym update'cie to w zasadzie byłoby na tyle. Jedyne co zmieniono, to dopuszczono niszczenie prezentów i bombek. Szkoda tylko, że przypisano im tak mikre wartości punktowe. No szkoda, szkoda. Co by się działo, jakbym tu superkomputery wrzucił? No, działoby się działo. O nic. Wieża radarowa jest na samej górze, obejmuje maksymalny obszar. Czy to jest obszar duży? Raczej niespecjalnie. Chyba, żebym zbudował drugą wieżę radarową. Nie wiem, czy to możliwe. Może? Procent skanowania 100% i promień taki jest, no nie jakiś duży, w zasadzie więcej sam odkryłem przy pomocy nadajników, chyba że skanowanie terenu mam też za pomocą nadajników, coś takiego mi się tam odblokowało. A nic, zobaczmy co w mamie, możemy jeszcze odblokować. Tutaj mamy 90%, ale nie mamy aluminium, więc nie bardzo. W kraterycie mamy też prawie wszystko. No mamy inteligentny, programowalny rozdzielacz, tak naprawdę nie widzę, żeby on się jakoś specjalnie różnił od inteligentnego rozdzielacza. Czyli to samo inną drogą. Organy obcych. O. Aha, tego nie wynajdowałem, bo mi to niepotrzebne. Jest to broń przedpotopowa i beznadziejna. Inhalator. No trzeba by skoczyć po trochę grzybów, a może nawet mam. No nic, myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Tamtą wielką choinę rozebrać chyba się nie da. Ale może się i da. Hello. Niewykluczone, że się da. A jasne, że się da. Co prawda niewiele uzyskujemy w ten sposób. No trochę płyt. Tych już nie zbieram. Będę dorzucić je do niszczarki. I będziemy kończyć odcinek. Następnym razem przy włączeniu event zostanie wyłączony, żeby już mnie tu nie pojawiał się. A poza tym... O, już wszystko poszło? O. Gdzie są te choinki? A tu są gałązki. Poszły gałązki. Poszły. Kurczę, mieli, hałasuje, prądu zżera, jakby to nie wiem co, a tak naprawdę to... Po 10? Nawet nie po 10. 10 to chyba razem punktów było. Nie. Yeah. No nic. Dzięki za oglądanie tego poświątecznego odcinka. No i do zobaczenia w następnych, bo zbliżają się... zbliżają się zmiany w Satisfactory. Ale no już tam jakieś pojawiają się nawet filmiki z mikserami i takimi innymi rzeczami. Mieszana technologia płynów i ciał stałych. No już mamy coś takiego w zasadzie. Można robić z czegoś tam coś tam przy dodaniu
O, nie pamiętam, ale wiem, no tego jeszcze tutaj nie ma, ale w technologii aluminium potrzebna jest woda i kwas jakiś tam i to wszystko potem się odzyskuje. Woda w obiegu zamkniętym łącznie z rudą daje coś tam, nie pamiętam dokładnie, ale jest potrzebne mieszanie płynów i substancji stałych. Zresztą każda rafineria ma taką możliwość, że dodajemy coś tam i do ropy i wychodzi coś tam i jeszcze jakieś ciała stałe. Dobra, bo zaczynam się plątać w zeznaniach. Myślę, że to będzie wszystko naprawdę. Do zobaczenia.